Marcin jest architektem zakochanym w Beskidzie Niskim. Dlatego jego nieoczywisty dom stanął we wsi Oderne w powiecie gorlickim. Nowoczesna bryła nawiązuje do starych łemkowskich chat. Centralną i największą jej częścią stał się drewniany taras, z którego rozciąga się widok na góry. Dzień dobry, Kasia. Cześć, Kasia. Marcin. Bardzo mi miło. Również. Słuchaj, co ty tutaj postawiłeś? No taki dom. Taki dom, z czego on jest? Drewniany, pokryty gątem cedrowym. No właśnie, o ten gąt chodzi. Co to za historia? Dlaczego tak? Jesteśmy w centrum, w sercu Łemkowszczyzny, gdzie historycznie budowało się chyże kryte gątem. Chyże, czyli takie łemkowskie domy. Łemkowskie chaty, tak. One były dość charakterystyczne tutaj dla całego regionu. Były długie i wąskie, miały kilkanaście, nawet do 20 metrów długości, miały 6-7 metrów szerokości i były wykonane z bala i były kryte gątem drewnianym. I chcieliśmy się tutaj wpisać w region, w okolice, w historię i dlatego zastosowaliśmy podobne rozwiązanie. Ten budynek jest ewolucją tej formy. Postanowiliśmy z litery I zrobić literę U. Ta litera U, oplatając ten taras, tworzy taką enklawę. Jest taką formą lekko defensywną, ale jednocześnie pozwala na to otwarcie widokowe w kierunku południowego zachodu, na czym nam bardzo zależało. Ten dom jednak jest współczesny. Jest współczesny, tak. Na przykład ze względu na tą rdzę tutaj. Jest to najzwyklejsza blacha grubości 2,5 mm, która po prostu z czasem po prostu zardzewiała. Ale jak ładnie, tak równomiernie. Równomiernie, dlatego że troszkę jej pomogłem. Okay. To znaczy polewałem ten ganek roztworem soli, normalnie z konewki. No dobrze, słuchaj, to jeszcze mam takie pytanie odnośnie trwałości tego gątu. Jak to jest z takim drewnem na całym domu? No właśnie, mam taką nadzieję, mam 9-letniego syna, że już on będzie to remontował, tak? Dobra, czyli to taki projekt dla niego, niech on tak, się martwi. Myślę, znaczy ten gąt ma trwałość około kilkudziesięciu lat. Gąt cedrowy jest materiałem wbrew pozorom odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Dzięki swojej strukturze i temu, że jest dość bogatym w naturalne oleje drewnem, jest odporny na działanie różnego rodzaju drobnoustrojów. Cedr ma takie właściwości, że mole, korniki i inne owady niespecjalnie za nim przepadają. Drewno to jest absolutnie niczym nie zaimpregnowane.